gdzie uderza w establishment. Znaczy każdego można ja już muszę biec. Na przykład Polska... Każdego scena polityczna, tak, polska scena polityczna była uznawana przez partię aspirującą do władzy, czyli Prawo i Sprawiedliwość, jako zamurowany systemowy establishment, jakiś układ, który dominuje. No teraz można powiedzieć, że dokładnie taki sam establishment tworzą ci, którzy rządzą. Znaczy oni tworzą system, który sprawuje władzę i nawet Kukiz, nawet tenże Kukiz, jego partia Kukiz 15, właściwie nie partia jakaś, jakiś ruch społeczny, wchodząc do Sejmu, stał się częścią establishmentu. W związku z tym jakieś, trwają niepoważne i naprawdę demagogiczne sposób udawania się kategorią establishmentu. Trump, pana Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora tytularnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze, witam i pozdrawiam. Patrzę na z nami jest także pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca KUL-u, a także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże. Wybory w Stanach Zjednoczonych dla wielu środowisk ogromna niespodzianka. Zawiodły sondaże, zawiodły przekazy medialne, zawiodły także kampanie polityczne, które za wszelką cenę chciały doprowadzić do wygranych tych wyborach prezydenckich pani Hillary Clinton. Panie ambasadorze, pierwsze reakcje na te informacje, które dotarły także do nas, do Polski, do Europy. No, trudno sobie wyobrazić jeszcze 25 lat temu, że polityk, który obraża kobiety, który się prezentuje jako seksista, który obraża ludzi niepełnosprawnych, zyskuje tak szerokie poparcie. Dzisiaj w dobie hejtu, który stał się naturą, drugą naturą internetu, to przechodzi. To przechodzi. Ten człowiek, mimo że posłużył się hejtem i posłużył się całą masą obraźliwych stwierdzeń wobec ludzi, jednak zdobył poparcie większości narodu. Czym ich przekonał do siebie? Co trafiło do większości Amerykanów, że zagłosowało właśnie na Donalda Trumpa? Ja myślę, że tak naprawdę Amerykanie, zresztą podobnie podobnie się dzieje także w Europie, z tego samego źródła jest Brexit, mieli dość, mieli absolutnie dość świata, w którym żyją, świata, który nie akceptują, świata, który nie daje tylko pozór równości. Oczywiście znowu można zapytać pytanie, czy może być lepszy świat, czy można mieć doskonalszą równość od tej, która dotąd istniała i która jest naturą systemu demokratycznego. To też jest iluzja. No, ludzie żywią się iluzjami. Rewolucję komunistyczną w Rosji poparły miliony chłopów i robotników, których chwilę później były ofiarami tejże rewolucji. Prawda? W związku z tym no, raz przykład tego, że mnie trochę boli to właśnie, że rzeczywistości. Ludzie, że wyborcy, że tak wydukowane wydawać byśmy do społeczeństwa Amerykanie dali się zwieść tej narracji o jakimś wyalienowanym establishmencie, który zarządza bezwolnym narodem i nagle przychodzi ktoś, kto to odwróci, który jak Mesjasz stanie na czele tego narodu i zacznie reprezentować interesy prostego człowieka. Nigdy Donald Trump nie będzie reprezentował interesy normalnego prostego człowieka, a nawet nie wie, jak ten człowiek czuje na świecie. W takim razie czym przekonał tego zwykłego człowieka, żeby głosował właśnie na niego? Myślę, że to tak naprawdę był bunt przeciwko establishmentowi. On był jego osobieniem i to przekonało ludzi do tego, że trzeba obalić dotychczasowy układ, skorumpowany, zdemoralizowany układ władzy. Co symbolizowała pani Clinton? W związku z tym, gdyby to był ktokolwiek inny, również być może wygrałby wybory. Pamiętajmy, że Donald Trump to nie jest byle kto, bo on co prawda nie ma za sobą wykształcenia politycznego, doświadczenia w administracji, kariery wojskowej, ale to jest człowiek, który na przykład przez 11 lat prowadził, czy współprowadził show telewizyjny. To jest człowiek, który doskonale opanował jakieś metody kreowania swojego wizerunku, wielu emocjami, umiejętnie sprzedania się w mediach. W przemówieniu z okazji zwycięstwa w wyborach prezydent elekt mówi, że zjednoczy kraj i będzie żył w zgodzie z całym światem. No, założenia bardzo obszerne, ale pytamy się jako Polacy bardzo konkretnie, co dla nas Polaków to zwycięstwo znaczy. Tym bardziej, że te media nie były po jego stronie, przynajmniej spora ich część w Stanach Zjednoczonych także, a
ale również znaczy, Europy. Środowiska opiniotwórcze nie były po jego stronie, ale pamiętajmy, że dzisiaj media to nie jest tylko gazeta, radio, telewizja, to są przede wszystkim internet. I tutaj myślę, że to poparcie się bardzo rozkładało, znaczy pewnie było równie mocne, a może i nawet mocniejsze dla Trumpa niż dla Hillary. Jest jeszcze prasa tabloidalna, która się skupia na jego fryzurze, na jego żonie, na jego rodzinie, na jego spodniach, na uczesaniu i tak dalej, ale już sam fakt, że się o tym mówi, to jest nabijanie punktów jemu jako kandydatowi, bo on po prostu zaciekawia. Te wybory amerykańskie to jest kolejny moment, kiedy zastanawiam się, czy nie powinno się zarzucić badań sondażowych. Przecież większość sondaży, także w ostatnich dniach, także na finiszu kampanii amerykańskiej, pokazywała, że jednak zwycięstwo przypadnie w udziale. To trzeba wiedzieć, że sondaże to są tylko sondaże. Ja się tylko nauczyłem przez ostatnich 20 lat, że traktuję sondaże jako pewien wycinkowy wypomiar pewnego elementu. No wyobraźmy sobie, że rozstrzygamy o człowieku na podstawie długości jego palca. No, niewiele wiemy na temat człowieka, mając dokładną długość palca w centymetrach. Sondaż to jest taka próba zdiagnozowania pewnego zjawiska w konkretnych okolicznościach, w wąskiej grupie, w określonym środowisku, w określonym targecie i w danym momencie. Wtedy już pewnie godzinę później, czy dwie godziny później, jeśli pójdą informacje w mediach, to środowisko się zmienia. W związku z tym sondaże wyglądałyby inaczej. Sondaż to jest szczątkowa próba opisu większego obrazu i dopiero to wiedzą doskonale ludzie, którzy zajmują się sondażami, także socjologowie. Porównywanie dziesiątek, setek w dłuższej skali sondaży pokazuje jakąś naturalną tendencję, trend. Mówimy wtedy o trendzie sondaży. W związku z tym też mitologizowanie, że sondaże zafałszowały rzeczywistość, jest po prostu tylko dowodem naiwności, że ktoś nie rozumie, co to są sondaże. To jest kawałek kontentu opisującego fragmentaryczną rzeczywistość, nic więcej. Rozmawiamy jakże ich zakazać? No to było totalitaryzm. Zakazać może nie, ale traktować z większym dystansem. A to na tych. Rozmawiamy dzisiaj o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Naszym gościem jest Bogusław Chabota, redaktor naczelny Dziennika Rzeczpospolita. Za minut kilka ciąg dalszy. Autopromocja. Polskie Radio 24. Spojrzenie na wschód, czyli co się dzieje na terenach byłego Związku Sowieckiego od Azji Środkowej po kraje bałtyckie i jakie to ma znaczenie dla Polaków? Doniesienia naszych korespondentów, komentarze, przeglądy prasy, analizy. Zapraszam w każdą środę o godzinie 15.35. Marlo Przełomiec. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Jest 13.30. Donald Trump wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Powiemy też o dotychczasowych pracach prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie katastrofy Tu-154 pod Smoleńskiem, a także o obniżeniu przez Komisję Europejską prognozy dotyczącej rozwoju tempa polskiej gospodarki w tym roku. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrał kandydat republikanów Donald Trump, a republikanie będą nadal mieli większość w kongresie. To największa wyborcza niespodzianka w Ameryce od ponad pół wieku. Sondaże wskazywały bowiem na zwycięstwo Hillary Clinton i możliwe przejęcie przez demokratów kontroli nad Senatem. Wyniki wyborów oznaczają, że demokraci utracili kontrolę nad kluczowymi instytucjami w Stanach Zjednoczonych. Kandydatka tej partii, Hillary Clinton, po przegranej nie pojawiła się na swoim wieczorze wyborczym i oczekuje się, że zabierze głos dopiero dzisiaj. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski ma nadzieję, że Donald Trump jako szef państwa skoryguje swoją retorykę z okresu kampanii wyborczej. Szef MSZ przekonuje, że polskie władze mają kontakty w otoczeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szef MSZ powiedział, że Donald Trump potrzebuje czasu na dokładną ocenę rzeczywistej sytuacji w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Mając już wiedzę konkretną od doradców, od ekspertów z Departamentu Stanu, Departamentu Obrony, będzie zapoznany, jak faktycznie wyglądają interesy bezpieczeństwa, interesy narodowe, interesy gospodarcze Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że wtedy nastąpi poważna korekta tej polityki w stosunku do retoryki, która była używana teraz w kampanii wyborczej. Witold
Kwaśniewski dodał, że Warszawa nie powinna obawiać się zmian we współpracy w sferze obronności. Po decyzjach szczytu natowskiego Amerykanie zdecydowali u nas zainstalować swoje oddziały wojskowe. Od mamy całe programy zbrojeniowe. Jesteśmy tutaj idealnym sojusznikiem dla Stanów Zjednoczonych. Szef MSZ zdradził też, że kilkanaście dni temu w czasie narady w Pałacu Prezydenckim, odpowiadając na pytanie, kto według niego wygra wybory, powiedział, że Donald Trump. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek powiedział, że szczątki ofiar katastrofy smoleńskiej są praktycznie jedynym dowodem przy braku dostępu polskich śledczych do wraku. Podczas konferencji prasowej prokuratorów prowadzących śledztwo w sprawie wypadku samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem, prokurator Pasionek wyjaśnił, że w trakcie sekcji zostaną pobrane próbki do badań histopatologicznych, toksykologicznych oraz fizykochemicznych. Udało się ostatecznie zaangażować światowej klasy specjaliści medycyny sądowej, którzy dokonają obrazowego badania zwłok, m.in. przy użyciu tomografii komputerowej. Od tego zaczniemy, ale bynajmniej nie będzie to ani jedyne, ani najbardziej skomplikowane badanie. Prokurator Pasionek zapewnił, że prokuratorzy badający śledztwo nie traktują priorytetowo żadnej hipotezy. Wszystkie one będą weryfikowane do samego końca przy użyciu wszystkich dostępnych metod. Dopiero wówczas, kiedy wykluczymy jedne, potwierdzimy inne, będzie można oddać sprawę właśnie w ręce specjalistów, albowiem naszym celem jest, finalizując to postępowanie, powołanie dużego zespołu biegłych z zakresu wypadków lotniczych, także z udziałem czynnika międzynarodowego, który przyjrzy się wszystkim zgromadzonym do tej pory dowodom. Obecny na konferencji prasowej prokurator Marek Kuczyński poinformował, że zostaną ekshumowane ciała 83 ofiar katastrofy smoleńskiej. Będą to ciała tych ofiar, które nie zostały spopielone. Do końca tego roku ma zostać przeprowadzonych 10 ekshumacji. Komisja Europejska obniżyła prognozy dotyczące rozwoju tempa polskiej gospodarki w tym roku. Polski PKB według unijnych ekspertów będzie na poziomie 3,1%. W maju Bruksela prognozowała, że wyniesie on 3,7%. Z przewidywań Komisji Europejskiej wynika również, że w przyszłym roku polska gospodarka przyspieszy i będzie rozwijała się w tempie 3,4% PKB. Dodały również i takie komentarze, że po tych wyborach w Stanach Zjednoczonych świat zachwiał się w posadach. Panie ambasadorze, jak należy ocenić pierwsze przemówienie po zwycięstwie prezydenta elekta, a my w dalszym ciągu pytamy się także o sprawy polskie. Przypominamy sobie spotkanie wtedy kandydata na urząd prezydenta pana Trumpa z Polonią, której obiecał, że zostaną zniesione wizy dla Polaków. Ta batalia toczy się przecież już od wielu, wielu lat. Jeśli rząd nie podejmie dodatkowych działań, w 2018 roku deficyt finansów publicznych przekroczy dozwolony 3% poziom o 0,1 punktu procentowego. Prognoza pogody. Dzisiaj na ogół pochmurno, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 1 do 5 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 14. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A tymczasem na zegarze 13.35. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Bogusław Hrabota, redaktor naczelny Dziennika Rzeczpospolita. Raz jeszcze dzień dobry. Witam Państwa. Dzień. Rozmawiamy oczywiście o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump zdobył 276 głosów elektorskich, Hillary Clinton 218, co oznacza, że 20 stycznia przyszłego roku jako nowy prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie zaprzysiężony właśnie Donald Trump. Jaki kraj, jakie społeczeństwo, jaką gospodarkę przejmie po obecnym prezydencie Stanów Zjednoczonych, po Barack Obamie? To nie jest zdemalowana gospodarka, to jest ciągle lider gospodarczy świata, co prawda nie jest to największy eksporter, bo największym eksporterem są Chiny, ale są największa zdecydowana gospodarka, rozpędzona z malejącym bezrobociem, która się podniosła po kryzysie, a raczej tak, zasilana zresztą bardzo mocno rękami do pracy ludzi, którzy są tymi znienawidzonymi przez Trumpa imigrantami z Meksyku. Co więcej, znaczna część naszego rolnictwa południowych Stanów Ameryki jest skazana na te ręce. W momencie, kiedy ludzie się Ameryka
Polska pozbędzie, będzie poważny deficyt związany z rynkami do pracy. Natomiast jest, ciekawe jest co innego, bo Trump zapowiada szereg takich działań protekcjonistycznych typowo, na przykład odcelenie towarów z Chin, na przykład zakwestionowanie, przerwanie negocjacji na temat TTIP, czyli tego partnerstwa transatlantyckiego, ale też zakwestionowanie partnerstwa transpacyficznego, czyli to, co było pewnym osiągnięciem planu, zbudowanie jakiegoś rodzaju wspólnego rynku pomiędzy Ameryką i Dalekim Wschodem, to też ma się skończyć. Ja dzisiaj zadałem kolegom dziennikarzom jedno takie ważne pytanie. Jeśli rzeczywiście w związku z potrzebą ochrony miejsc pracy w Ameryce obłoży się produkty chińskie wysokimi cłami, to jak te cła będą dotyczyć amerykańskich produktów, które są większość produkowane w Chinach, dlatego że bardzo wiele amerykańskich firm, jak wiemy, produkuje na terenie Dalekiej Azji. Wyszukać daleko, no to jest na przykład firma Nike od 30 lat nie ma żadnej fabryki w Stanach Zjednoczonych. Buty, dresy, panie ambasadorze, o tych wartościach mówi między innymi prezydent Andrzej Duda w liście gratulacyjnym wysłanym do prezydenta elekta Donalda Trumpa. Zacytuję: więzi między Rzeczpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi to wspaniały przykład strategicznego partnerstwa bazującego na wspólnych wartościach, u których podstawy leży wolność między innymi tak droga Polakom, Amerykanom i mnie osobiście. Koniec cytatu. Ze względu na pracy w Azji, czy dzisiaj inwestorzy amerykańscy, którzy wtedy decyzję kiedyś podejmowali, zdecydują się na przeniesienie z powrotem do produkcji do Stanów, a jeśli tak, bojąc się ceł, to w związku z znacznie droższą pracą w Stanach Zjednoczonych, jakie będą ceny tego sprzętu? Czy ten sprzęt nie będzie za drogi dla dotychczasowych kupujących? Czy nie dojdzie do rodzaju pauperyzacji społeczeństwa? No, każdy tego typu mechanizm, jak doskonale wiemy z historii, jak elementy interwencjonistów czy protekcjonizmu państwowego, no są nie trzeba bo się. Pojawia się w ogóle szersze pytanie, na ile kolejnych wypowiedzi teraz już prezydenta elekta, za kilka tygodni prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa będą zbieżne z tym, co mówił w trakcie kampanii wyborczej. No właśnie, on mówił bardzo wiele, mówił bardzo chaotycznie, posługiwał się bardzo demagogiczną i populistyczną retoryką. I myślę sobie tak, że gdyby był elementem tego establishmentu politycznego, człowiekiem, który przeszedł przez Izbę Reprezentantów, Senat, miał taką tradycyjną karierę amerykańskiego polityka, to zapewne... Panie ambasadorze, to pierwsze gorące komentarze, przyjdzie jeszcze czas, aby podejmować głębszą analizę realizacji między innymi tych obietnic wyborczych, których jak zawsze w kampaniach wyborczych pada dość wiele. Bardzo gorąco dziękuję za ten dzisiejszy komentarz i za spotkanie na antenie. Już praktyka polityczna, która tu się różni od retoryki. Naszymi gośćmi byli pan profesor dr habilitowany Mieczysław Szyba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pan Dariusz Sobku, były ambasador tytularny Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Przed nami kolejny bardzo ważny temat. Prokuratura Krajowa apeluje o stonowanie emocji oraz podawanie sprawdzonych informacji wokół śledztwa Smoleńskiego. Dziś prokuratorzy przedstawili stan śledztwa w sprawie tragedii 10 kwietnia 2010 roku. Państwa zapraszam do wysłuchania wystąpienia zastępcy prokuratora generalnego, pana prokuratora Marka Pasionka. Jak Trump, który nie ma za sobą tej wiedzy, może starać się na siłę forsować różne rozwiązania, które zapowiedział. Chcę powiedzieć tak, że do tego śledztwa właściwie to już drugiego dnia po katastrofie wdarła się polityka i niestety pozostaje w tym śledztwie do dnia dzisiejszego. Ja naprawdę nie jestem naiwny i nie przewidywałem jedynej skali, jaka temu zjawisku towarzyszy, ponieważ katastrofa smoleńska, sposób procedowania nad katastrofą smoleńską przez prokuraturę, bo na tym oczywiście chcę się skupić, był przedmiotem, obiektem bardzo wielu różnych komentarzy. Także komentarze dla prokuratury oczywiście nieprzychylnych. Pytanie, na ile obiektywnych, ale nieprzychylnych. Natomiast bardzo wielu
polityków, publicystów, komentatorów jest niemal do chwili obecnej zaskoczonych potrzebą kontynuowania tego postępowania. O tej potrzebie będziemy starali się Państwa przekonać. I ich nastawienie, relacje i stosunek do tego postępowania właściwie pozostaje niezmienne do dzisiaj. I to nie powinno dziwić mnie, to mnie to nie dziwi, proszę Państwa. Ja spodziewam się, że decyzja merytoryczna, która kiedyś w tej sprawie zapadnie, a niewątpliwie tak się stanie po zebraniu wszystkich możliwych do przeprowadzenia dowodów, bo to jest jakby zadanie naczelne prokuratury w tej chwili. Jak Państwo zapewne wiecie, śledztwo zostało przedłużone moją decyzją do końca przyszłego roku. Takie, póki co mamy plany dowodowe, ale absolutnie nie twierdzę, że jest to jakaś graniczna i finalna data, która będzie skutkowała wydaniem takiej decyzji. Tym niemniej, jaka by ona nie była, ja sobie doskonale zdaję sprawę, drodzy Państwo, że ona w dalszym ciągu będzie dzielić. W dalszym ciągu będzie przedmiotem przeróżnych kontrowersji. Dlatego też zadaniem naszym, celem naszym, istotą działań prokuratury w tej sprawie jest przeprowadzenie w sposób absolutnie profesjonalny wszystkich możliwych do zebrania dowodów, wyczerpania inicjatywy dowodowej w sposób maksymalny. Nie jest odkrywczym niczym, proszę Państwa, stwierdzenie, że część tych dowodów znajduje się na terenie oraz Michał Wąsowski z Business Insider, wersja polska. Dzień dobry. Dzień dobry. A omówimy taki już leciutko odgrzewany kotlet, dlatego że wywiad z ministrem Krzysztofem Tchórzewskim, o którym będziemy mówić, ukazał się w zeszłotygodniowym wydaniu Tygodnika w sieci. Natomiast Tygodnik nazywa się w sieci, jednak w internecie jest dopiero gdzieś tam później, dlatego wieści internetowa opinia publiczna została dopiero w weekend. Szanowni Państwo, a minister Tchórzewski powiedział kilka ciekawych rzeczy. Decyzja, mówiąc najbardziej oględnie, decyzja merytoryczna nie wszystkich zadowoli. Amerykanie, drodzy Państwo, do dzisiaj zastanawiają się, ile osób zastrzeliło Kennedy'ego. Do dzisiaj zastanawiają się, czy samoloty rzeczywiście uderzyły w wieżę WTC. Zastanawiają się, czy Armstrong rzeczywiście wylądował na Księżycu, czy była to sprytna mistyfikacja. I pewnie po wydaniu decyzji merytorycznej w tej sprawie wielu będzie w dalszym ciągu zastanawiało, wielu komentatorów, publicystów, polityków w dalszym ciągu będzie się zastanawiało, na ile rzeczywiście stanowi faktycznemu i rzeczywistym wydarzeniom ta decyzja będzie odpowiadała. W imieniu własnym, jako nadzorujący to śledztwo prokurator, w imieniu prokuratorów prowadzących tę sprawę, mogę Państwu zadeklarować, że z absolutnym profesjonalizmem, uczciwością, rzetelnością, skrupulatnością podejdą oni i podchodzą do wszystkich możliwych możliwości dowodowych, wykorzystują wszystkie sytuacje, które pozwalają zebrać dowody, by w sposób absolutnie maksymalny zobiektywizować te ustalenia. Maksymalnie profesjonalnie zobiektywizować te ustalenia. Proszę Państwa, dlatego ja ponawiam swój bardzo gorący apel do Państwa o przyjście z pomocą prokuraturze poprzez właśnie informowanie opinii publicznej, która wbrew wielu opiniom o tym, że temat smoleński się wyczerpał, że jest zainteresowana przebiegiem tego śledztwa. A więc apeluję rzeczywiście o przyjście z pomocą, rzetelne informowanie. Ja jestem Lutnik Batorza, rzeczywiście wszystkich dobrych, którzy nam pod boki jest państwo, obowiązek państwa, tak reprezentujących państwo. Proszę Państwa, kilka dni temu czytam w jednym z tygodników informację, że
Umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej nazwijmy to wprost, chodzą, proszę Państwa, po mieszkaniach, wręczając jakieś pisma z prokuratury i zmuszają tym samym ludzi do wyrażania zgody na przeprowadzenie ekshumacji. To jest nieprawdopodobnie drażliwy, delikatny temat, proszę mi wierzyć, dla prokuratury i prokuratorów także. Ale błagam Was, drodzy Państwo, proszę nie pisać tego rodzaju bzdur i nie podawać tego rodzaju nieprawdziwych informacji. W jednym zdaniu trzy przekłamania. Trzy przekłamania. Dostarczali postanowienie, umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej tego rodzaju komentarz, że kręcą się po mieszkaniach jak domokrążcy, proszę Państwa, jest uwłaczający dla funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej, ubranych w mundury żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wykonywali jedynie polecenie prokuratury dostarczenia uprawnionym osobom postanowień o powołaniu biegłych. Do niczego nie zmuszali, a zwłaszcza nie zmuszali do podpisywania jakiejkolwiek decyzji, bo jak Państwo wiecie, każda z zainteresowanych rodzin została poinformowana o trybie, w jakim to będzie się odbywało. Jeszcze raz apeluję, proszę Państwa, proszę tak nie pisać. Proszę nie pisać, że z pisma owego wynika, iż ciała będą po wyjęciu z grobu pozostawały w dyspozycji prokuratury co najmniej 4 miesiące, kiedy prosty zapis tego postanowienia mówi, że zostaną niezwłocznie złożone do grobu po przeprowadzeniu badań, a 4 miesiące to jest czas, jaki daliśmy biegłym na wydanie opinii. Tworzy to, proszę Państwa, fatalny klimat wokół tej sprawy. Naprawdę fatalny klimat wokół tej sprawy. Nieprawdą jest również informacja, że opinia publiczna, że rodziny są zaskoczone decyzją prokuratury o przeprowadzeniu ekshumacji. Proszę Państwa, w czerwcu bieżącego roku zorganizowaliśmy spotkanie z rodzinami, na które wszystkich zainteresowanych zaprosiliśmy. Prawdą jest, że nie wszyscy przybyli i tych, których nie było, staraliśmy się, że tak powiem, zaspokoić informacyjnie w inny sposób. Na spotkaniu tym rodziny poinformowałem o potrzebie przeprowadzenia tego rodzaju bardzo bolesnej, bo tutaj żadnej polemiki z takim stanowiskiem nawet nie zamierzamy podejmować, drodzy Państwo, bardzo bolesnej, ale z punktu widzenia potrzeby śledztwa i dążenia do prawdy decyzji. Poinformowaliśmy właśnie wówczas o sposobie przeprowadzenia tych czynności. Każda z zainteresowanych rodzin będzie poproszona na spotkanie, podczas którego będą omawiane kwestie szczegółowe, w szczególności takie jak czas, miejsce, godzina rozpoczęcia tych czynności. I na tym spotkaniu poinformowałem również, iż stosowne postanowienie zostanie przekazane tą drogą, a więc do domu, przez funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. A wiecie Państwo dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Sytuacja jest taka, iż nie wszyscy z zainteresowanych odbierają korespondencję. Niektórzy zmienili adresy, miejsca zamieszkania, nie poinformowali o tym fakcie prokuratury. Niektórzy z przyczyn dla mnie może zrozumiałych nie chcą z tą historią mieć nic wspólnego, dlatego nie pojawiają się w stosownych urzędach, aby odebrać korespondencję. Więc była to praktycznie jedyna dozwolona przez przepisy kodeksu postępowania droga poinformowania tych osób. To też jest kwestia, proszę Państwa, i dowód na transparentność i uczciwość postępowania, bo tak naprawdę prawo stanowi, iż obowiązkiem zainteresowanego jest powiadomić organ w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Jeżeli tego nie uczyni, to stosowne pismo załącza się do akt sprawy i uznaje je jako doręczone pod ostatnio znany adres. Drodzy Państwo, naprawdę proszę nie pisać o tym, że celem ekshumacji jest znalezienie trotylu w ciałach ofiar. Na temat ekshumacji pan prokurator Kuczyński powie Państwu bliżej nieco o
bardzo zasadnym pytaniu i równie zasadnych z punktu widzenia współczesnej nauki, współczesnej medycyny informacjach, bo to jest rzeczywiście pytanie rzeczowe, z którym trzeba się zmierzyć. Jaki jest sens, czego zamierzamy, czego będziemy szukać, czego możemy się spodziewać. Natomiast no nie godzę się, proszę Państwa, absolutnie na to, abyśmy pisali o tym, iż celem ekshumacji jest szukanie trotylu, że celem ekshumacji jest taniec na grobach, także prokuratorów. Proszę sobie wyobrazić, jak oni się czują. Przecież dla nas to jest też absolutnie odpowiedzialna, trudna, bolesna decyzja, że my gramy trumnami, że uprawiamy politykę, proszę Państwa. Jeżeli ktoś stawia tezę, że będziemy poszukiwać w tych ciałach trutylu, by udowodnić zamach, proszę Państwa, to równie zasadna byłaby teza odwrotna. Będziemy poszukiwać ewentualnych śladów materiałów wybuchowych, a jeżeli ich nie znajdziemy, to właśnie wykluczymy zamach. I to też będzie słuszna teza. Obowiązkiem prokuratury, obowiązkiem prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze jest sięgnąć po wszelkie możliwe środki dowodowe. Kodeks postępowania karnego, a to wyznacznik działania, to jakby Biblia dla prokuratora, stanowi, że ostateczne ustalenia prokurator podejmuje po przeanalizowaniu i zapoznaniu się ze wszystkimi zebranymi dostępnymi dowodami. Nie ulega wątpliwości, że jednym z takich dowodów jest właśnie wynik sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych ciała i sekcji zwłok. Proszę Państwa, ja już nawiązywałem poprzednio, mówiąc o potrzebie zobiektywizowania tego śledztwa, o zaangażowaniu, do chęci zaangażowania, bo taka nam przyświecała od samego początku, w toku naszego postępowania ekspertów z zagranicy, ekspertów o uznanej międzynarodowej renomie, którzy no nie tylko zgłosiliby chęć pomocy, współpracy w trudnej, niezmiernie trudnej sprawie, ale swoim autorytetem nadaliby rzeczywiście walor obiektywizmu tym wszystkim dowodom, które zamierzamy zebrać, w ten sposób oczywiście weryfikując dotychczas zebrany materiał dowodowy. To nazwijmy to umiędzynarodowienie śledztwa. W moim przekonaniu no było, jest w dalszym ciągu jedynym możliwym działaniem prokuratury, która no, chce nie tylko rzetelnie, nie tylko w oparciu o najnowsze zdobycze nauki, techniki, bo nawet, drodzy Państwo, z rozmów z naszymi biegłymi i krajowymi, i zagranicznymi wynika, że taka dziedzina nauki jak medycyna sądowa poczyniła daleko idące kroki przez ostatnie 6 lat. To jakby w części odpowiedzi na pytanie, czy to ma sens. Natomiast ich udział w naszym przekonaniu dodatkowo jeszcze podkreśli profesjonalizm działania prokuratury, która widzi w tych, nie tylko konieczność przeprowadzenia tych czynności, ale widzi w tych czynnościach również możliwość sięgnięcia po dowody, po materiał dowodowy, jaki do tej pory był albo niedostępny, nie sięgnięto z różnych powodów, które, jak Państwo doskonale już wiecie, bo o tym również pisaliście, są wyjaśniane i będą badane w toku innych postępowań, ale poczynić ostateczne ustalenia faktyczne można tylko w oparciu o pełnowartościowy materiał dowodowy. Nie wolno. I prokurator tego nie może zrobić. Nie może czynić ustaleń w oparciu o fałszywe przesłanki albo przesłanki, których może zlikować innym dowodem. Wtedy decyzja merytoryczna, która może być pięta, będzie dotknęła właśnie taką wotą, takim mędem, gdzie się przedtem kolejny etap kontrowersji nie ciągnących się przez, czy ciągnących się raczej przez kolejne miesiące. Proszę Państwa, miałem o tym nie mówić, ale może to jest dobry moment, żebym się pewną refleksją jeszcze dodatkową z Państwem podzielił. Otóż tak, wiecie Państwo, dlaczego spotykamy się dopiero dzisiaj? Ja na chyba wiosennym briefingu z Państwem, kiedy mówiliśmy właściwie o pewnych zamierzeniach z
związanych ze śledztwem, a było to tuż po ukonstytuowaniu się zespołu śledczego, informowałem, że będę chciał o pewnych działaniach, pewnych podjętych decyzjach poinformować Państwa jak najszybciej, tuż po wakacjach. I takie były pierwotne, drodzy Państwo, zamierzenia prokuratury, by na początku września zorganizować takie spotkanie i te informacje Państwu przekazać. Ale chciałem przekazać Państwu informacje pozytywne, to znaczy takie, z których będzie wynikało, że już coś zrobiliśmy, z kim się dogadaliśmy, poczyniliśmy pewne ustalenia, mamy już niemal zaplanowane czynności z ich udziałem. I zapewniam Państwa, że tak było. W miesiącu wrześniu byliśmy praktycznie na ostatniej prostej sfinalizowania rozmów z wieloma profesjonalnymi o uznanej światowej klasie, biegłymi instytutami. Tak było. A to, że spotykamy się, proszę Państwa, dopiero dzisiaj, to wynika z faktu, że tak już przestało być. A przestało być właśnie z powodu tego, co się mówi i pisze o tej sprawie. Taka jest niestety, drodzy Państwo, smutna prawda, że renomowani naukowcy nie chcą z nami współpracować. Ich interesuje nauka, rzetelna nauka, natomiast my mieszamy tę sprawę z polityką każdego dnia. I do niej się tylko odwołujemy. A to taniec na globach, a to decyzje o charakterze politycznym, a to dla celów politycznych. Myli się ten, drodzy Państwo, kto sądzi, a mówię to po bardzo wielu rozmowach, nie tylko przeprowadzonych na terenie Polski, ale przeprowadzonych także w Europie. Myli się ten, kto sądzi, że w Europie, nawet w tych kręgach naukowych, ta sprawa nie budzi dalej zainteresowania. Budzi, drodzy Państwo, i te prasowe enuncjacje, te materiały filmowe, które się pojawiają w telewizji, oglądają i czytają z zainteresowaniem. Proszę Państwa, to, że do ekshumacji udało się ostatecznie zaangażować, bo jak Państwo wiecie, cytowaliście zresztą wydane przez panów prokuratorów postanowienia o zasięgnięciu biegłych, więc te nazwiska znacie. Proszę Państwa, światowej klasy specjaliści medycyny sądowej, którzy podejmą między innymi próbę, no nie próbę, no po prostu dokonają tego obrazowego badania zwłok, między innymi przy użyciu tomografii komputerowej. To są fachowcy, proszę Państwa. Taka tomografia komputerowa, czy taki tomograf znany przecież wszystkim Państwu ze szpitali, daje trójwymiarowy obraz, który pozwala specjalistom sięgnąć w takie obszary ciała, które są podczas konwencjonalnej sekcji praktycznie niedostępne. Od tego zaczniemy, ale bynajmniej nie będzie to ani jedyne, ani najbardziej skomplikowane badanie. Oprócz tradycyjnej sekcji zwłok, proszę Państwa, pobierzemy próbki do wszelkiego rodzaju badań histopatologicznych, badań toksykologicznych, badań fizykochemicznych. I proszę Państwa, ten trotel, o którym ciągle piszecie, w postanowieniu widnieje jako zadanie numer 4 dla biegłych, nie jako jeden. Te sekcje, czy te ekshumacje, to za chwilę jeszcze Państwu, poproszę Państwa też o pewnego rodzaju zrozumienie sytuacji, bo często te kwestie są mylone, zupełnie niepotrzebnie, ale to na szczęście, drodzy Państwo, to czego oczywiście ktoś, kto nie jest prawnikiem, ma pełne prawo, natomiast jeżeli myli te kwestie albo rozmyślnie je przekręca prawnik i to robi na łamach prasy czy telewizji, to budzi to moje największe zdumienie, bo nie wiem czemu właściwie służyć. Ale proszę Państwa, badanie fizykochemiczne, badanie śladów obecności materiałów wybuchowych nie jest pierwszoplanową rzeczą. Sekcja ma zmierzać do ustalenia przyczyny zgonu, mechanizmu zgonu. To są absolutnie priorytetowe rzeczy, jeżeli mamy za zadanie, a tak postępuje profesjonalista i taki cel sobie postawiliśmy. Mamy za cel zrekonstruować przebieg tego zdarzenia, to wierzcie mi Państwo, z punktu widzenia rzetelności wszystkie te czynności muszą być przeprowadzone. Nie przesądzam absolutnie w niczym wyników, do jakich dojdziemy.
Żadnej hipotezy nie traktujemy priorytetowo. Wszystkie one będą weryfikowane do samego końca przy użyciu wszystkich dostępnych metod. Dopiero wówczas, kiedy wykluczymy jedne, potwierdzimy inne, będzie można oddać sprawę właśnie w ręce specjalistów, albowiem naszym celem jest, finalizując to postępowanie, powołanie dużego zespołu biegłych z zakresu wypadków lotniczych, także z udziałem czynnika międzynarodowego, który przyjrzy się wszystkim zgromadzonym do tej pory dowodom. Zgromadzonym przez te minione 6 lat, bo nikt nie udaje, że przez te 6 lat nic się nie działo, nie udajemy, że nie ma materiału dowodowego, jest i ten materiał musi również zostać skomentowany. I dowodów zebranych przez prokuratorów zespołu śledczego. Reasumując jeszcze wątek biegłych, bo on, chcę, żebyście Państwo o tym wiedzieli, bo to rzeczywiście jest odpowiedź na pytanie pewnie stawiane zasadnie przez Państwa. Dlaczego prokuratura chowa w głowie piasek? Dlaczego mnie nie ma? Dlaczego niczego nie komentuje? Pojawiają się różnego rodzaju sygnały, informacje. Prokuratura milczy. Proszę Państwa, bo taki chciałem właśnie przekazać Państwu przekaz o pewnych ustaleniach pozytywnych, dokonaniach, pomimo tego, że działamy przecież przez 6 lat. Proszę Państwa, to, że udało nam się tych specjalistów medycyny sądowej z zagranicy, światowej klasy specjalistów zaangażować, to jest naprawdę, mówiąc językiem młodzieżowym, mistrzostwo świata. Proszę mi wierzyć, bo rozmowy były bardzo trudne, bardzo trudne. Powiem Państwu więcej, trwają nadal, ale nie chciałem tej kwestii przesądzać, dlatego że ona jeszcze nie jest przesądzona, jeżeli pozytywne decyzje zapadną, bo jak mówię, rozmawiamy również z innymi specjalistami i laboratoriami kryminalistycznymi, ale decyzje, które jeszcze we wrześniu okazały się, wydawały się być przesądzone i w zasadzie oczekiwaliśmy na złożenie podpisu, oddaliły się. Proszę Państwa, polityka, ja to słyszę. Ja od tych specjalistów, proszę Państwa, za granicą naprawdę słyszę, że są zdumieni tym, jak Polacy wyjaśniają katastrofę, w której zginął prezydent kraju. Niezależnie od tego, czy ktoś z panem prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim sympatyzował, czy nie, tym bardziej, że przecież prokuratorzy są apolityczni i my musimy rzetelnie, profesjonalnie podejść do materiału dowodowego, a nie kierować się innymi intencjami. Ale tak ludzie, proszę Państwa, patrzą na to z zagranicą. Niemożliwym to jest, jak Polacy wyjaśniają to śledztwo. Jeden pisze o drugim, chcąc go zdyskredytować absolutnie, a przecież tu trzeba rzeczowo polemizować z poglądami, a nie z postacią. I z tego powodu właśnie, proszę Państwa, że drugiego dnia po zdarzeniu katastrofy, po zaistnieniu katastrofy, polityka wdarła się do tej sprawy, dlatego jesteśmy w tym miejscu. I jeszcze jedna kwestia, proszę Państwa, może woli wyjaśnienia tego, o czym wspomniałem w zakresie polemiki prawników z decyzją prokuratury o ekshumacji, a może nawet nie tyle z decyzją prokuratury, co sugerowaniem opinii publicznej, a zwłaszcza tym rodzinom, które ekshumacji się sprzeciwiają. Przy absolutnie pełnym zrozumieniu dla tej sytuacji, proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam, że mówienie o tańcu na tych trumnach, czy jak to się zdarzyło w jednym z pism kierowanych akurat na moje ręce, sugestia, iż Kościół katolicki wymaga szacunku dla ciał, dla zmarłych, no to jest jakby, proszę Państwa, no stawianie czy sugerowanie tezy, że prokuratura chce te ekshumacje przeprowadzić bez szacunku dla ciał, bez szacunku dla rodzin. Przecież to jest absolutna bzdura. Jest dokładnie odwrotnie. Też język, jakim rozmawiamy, naprawdę nie jest językiem konfrontacji, ale no, są przepisy prawa, drodzy Państwo. Jeżeli kodeks postępowania karnego nie przewiduje możliwości złożenia zażalenia na tę decyzję, to takiej możliwości po prostu nie ma. Jest jeszcze jedna kwestia, drodzy Państwo, zanim powiem dlaczego, która wymaga moim zdaniem wyjaśnienia. Otóż proszę Państwa, proszę nie mylić
ekshumacji z oględzinami i sekcją zwłok. Kwestia złożenia zażalenia na artykuł 210 Kodeksu Postępowania Karnego, która była podnoszona niestety, jak mówię, ku mojemu zdumieniu także w ustach prawników, odnosi się do treści, do redakcji tego przepisu, który mówi, że prokurator może zarządzić wyjęcie zwłok z grobu. Proszę Państwa, może, czyli to nie jest dla prokuratora działanie czy czynność obligatoryjna, fakultatywna, a skoro może, to znaczy nie musi. Jeżeli rodzina się nie zgadza, jeżeli rodzina prezentuje inne stanowisko, to nie musi. Tylko ten artykuł 210, drodzy Państwo, trzeba czytać łącznie z artykułem 209, który traktuje o oględzinach i o sekcji zwłok, bo on się do niego odnosi i ma z nim bezpośredni związek. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, prokurator przeprowadza oględziny i sekcję zwłok. A jeżeli zdarzy się tak, że takiej czynności nie przeprowadził, albo z biegiem czasu, tak jak w naszym wypadku, powstanie podejrzenie jej nierzetelności, jej nieprawidłowego przebiegu, niepoczynienia pewnych ustaleń, to tę czynność musi zrobić. A jeżeli zwłoki są już złożone w grobie, to może je wyjąć. I tak należy ten przepis czytać. Proszę Państwa, gdyby ustawodawca, tak jak to w jednym z komentarzy do decyzji panów prokuratorów przeczytałem, że czymś nieludzkim, a nawet barbarzyńskim. Powiem Państwu, że słownictwo tu używane naprawdę poraża mnie, ale czymś barbarzyńskim jest nie wsłuchanie się w głos rodzin, bo nawet tak banalna czynność jak przeszukanie i zabranie najdrobniejszego przedmiotu daje możliwość złożenia zażalenia na tę decyzję. Zgoda daje rzeczywiście. Ale w przypadku ekshumacji takiej zgody nie przewiduje. Proszę Państwa, ustawodawca gdyby przewidział, to zapisałby w kodeksie postępowania karnego. Ja z wielką uwagą, atencją, naprawdę rozumiejąc powagę sytuacji i sam będąc w trudnej sytuacji podejmując taką decyzję, przeczytałem różnego rodzaju listy otwarte rodzin. Ja naprawdę doskonale, proszę mi wierzyć, jako że to może dygresja natury osobistej niepotrzebna, ale ja straciłem rodziców w bardzo młodym wieku. Ja naprawdę potrafię zrozumieć, czym jest ból po stracie najbliższej osoby. Ja z uwagą przeczytałem te listy. I powiem Państwu tak. Rozumiem słowa oburzenia oczywiście, jakie dzisiaj słyszę, jakie się podnoszą. Ale Państwo zapewne doskonale pamiętacie, że już pierwsze ekshumacje prokuratura wojskowa przeprowadziła kilka lat temu. Oczywiście dyskusja nie miała wtedy takiej temperatury, ale argumenty były te same. Proszę Państwa, zamiast pisać takie listy, nawet wówczas. Popatrzcie Państwo, ile było czasu, ile lat na zgłoszenie stosownej inicjatywy ustawodawczej, tak? Przecież w tym 210 artykule wystarczy dopisać dwa słowa, trzy słowa, pięć. Może zarządzić wyjęcie zwłok, ale po uprzednim uzyskaniu zgody osoby zainteresowanej. Gdzie były te sztaby prawników, prawda, które dzisiaj mówią, zamiast mówić prawdę, że nie przysługuje zażalenie, nie mącić w głowach nie tylko, ale przede wszystkim oczywiście tym rodzinom, które piszą do nas zażalenia, ale także wprowadzać w błąd opinię publiczną. Gdzie byli wówczas? Przecież ekshumacja z 2000, proszę Państwa, chyba 11 roku, tak, była pierwsza jesienią, jak pamiętam, przecież niczym nie różniła się od tej. Też towarzy, co prawda, akurat to była ekshumacja osoby, co do której była jakby akceptacja członka rodziny, tak? Ale to nie zmienia postaci rzeczy. Argumenty przeciwników tej czynności, które wówczas padały, były takie same. I trzeba było przejawić inicjatywę ustawodawczą, wprowadzić stosowny zapis. I dzisiaj byśmy, proszę Państwa, o tym nie dyskutowali. Nie ma takiego zapisu. Nie ma możliwości złożenia zażalenia, a jeżeli zostanie złożone, zostanie oczywiście oddalone. No. Nie ma innej możliwości, bo przepisy tego nie przewidują. Drodzy Państwo, no może przepraszam najmocniej za nieco przydługi wstęp,
ale naprawdę chciałem się tymi refleksjami z Państwem podzielić. Ja głęboko wierzę w dobrą wolę, szczere intencje i naprawdę chęć wyjaśnienia tej sprawy i przyjścia prokuraturze z pomocą, bo wchodzimy teraz w bardzo trudny okres. I trudny nie tylko z tych względów, o których wszyscy wiemy, ale to też jest, proszę Państwa, gigantyczna operacja organizacyjna, logistyczna, angażująca, powiedziałbym, setki ludzi. A chcemy rzeczywiście dojść do prawdy. Proszę Państwa, jako funkcjonariusze państwa jesteśmy zobligowani przepisami do tego, by sięgnąć po wszystkie dowody. Ale tylko i wyłącznie po to, by dojść do prawdy. To tyle z mojej strony. Może jeszcze na koniec tylko jedno zdanie. Drodzy Państwo, mówiono często w przeciągu ostatnich kilku lat, że Państwo zdało egzamin, bo sprawnie sprowadziło z zagranicy ciała ofiar, urządziło sprawnie pogrzeby z honorami, z asystą. To wszystko prawda, ale prawdziwy egzamin stoi w tej chwili przed prokuraturą, drodzy Państwo, i wierzcie mi, prokuratura go zda, ale jeszcze raz apeluję o przyjście z pomocą w tym naprawdę trudnym i bardzo bolesnym dla wszystkich przedsięwzięciu. Drodzy Państwo, prokuratura krajowa apeluje o stonowanie emocji oraz podawanie sprawdzonych informacji wokół śledztwa smoleńskiego. Dziś na konferencji prasowej prokuratorzy przedstawili stan śledztwa w sprawie tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Wysłuchaliśmy wystąpienia zastępcy prokuratora generalnego pana Marka Pasionka. Kończymy audycję aktualności dnia, 12 minut po godzinie 14. W Radiu Maryja czas na wiadomości. To sami demokraci przyczynili się do zwycięstwa w wyborach prezydenckich w USA. Kandydata republikanów Donalda Trumpa uważa dr Lucyna Kulińska. W ocenie politolog sztab demokratów wystawił kandydaturę Hillary Clinton, która była uwikłana w wiele afer. Ponadto gwoździem do trumny dla byłej amerykańskiej sekretarz stanu było wsparcie, jakiego udzielił jej prezydent Barack Obama. Nie można wystawiać do boju kobiety, tak w cudzysłowie osławionej tyloma aferami, korupcją, wcześniejszym też amoralnym prowadzeniem się własnego męża i różnymi ciemnymi interesami. Nie można. Tam kandydatów było wielu, którzy wydaje mi się w cuglach by byli w końcówce w stanie wygrać z panem Trumpem. Zostawiono panią Clinton. Teraz pytanie dlaczego? Na to pytanie będą pewnie szukali analitycy odpowiedzi. Wydaje się, że pani Clinton była już taką ekstremą nasycenia tymi wszystkimi antywartościami, jakie przez ostatnie lata były nam lansowane, bo i sprawa multikulti, i sprawa, prawda, tych homoseksualistów. Z całego świata spływają gratulacje do 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Polski Andrzej Duda w liście gratulacyjnym życzył Donaldowi Trumpowi udanej kadencji. Podkreślił, że więzi między Polską i Stanami Zjednoczonymi to wspaniały przykład strategicznego partnerstwa bazującego na wspólnych wartościach. Donald Trump formalnie obejmie urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych po tym, jak 19 grudnia zagłosują elektorzy. Wyrażą oni w ten sposób wolę narodu. Rosja może zwiększyć przewozy towarowe promami, omijając Polskę. Ministerstwo Transportu Rosji poinformowało, że na spotkaniu z duńskim armatorem DFDS omówiono projekt listu intencyjnego w tej sprawie. Według strony rosyjskiej Duńczycy są gotowi zapewnić niezbędną liczbę promów towarowych, by zaspokoić popyt przewoźników w Europie. Obecnie, jak głosi oświadczenie, omawiane są warianty portów handlowych optymalnych dla uruchomienia linii promowej. To kolejne polityczne działanie, ocenia poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Rosja zachowuje się na rynku ekonomicznym, gospodarczym w taki sposób, żeby dokuczyć Polsce i to już jest widoczne nie po raz pierwszy zresztą. Tam też to musimy się właśnie przyglądać takim działaniom. Liczę na to, że jednak jakieś akcje dyplomatyczne zostaną podjęte ze strony polskiej, bo byłoby to ze szkodą dla naszego kraju. Mam nadzieję, że rząd zajmie się tym problemem, natomiast Rosja jest wrogo nastawiona do Polski i szuka pretekstu, zaczepek do tego, żeby osłabić potencjał gospodarczy Polski, bo tak trzeba patrzeć na tę decyzję.
rosyjskie ministerstwo poinformowało o spotkaniu z duńskim armatorem w przeddzień kolejnego posiedzenia polsko-rosyjskiej komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Rozmowy odbywają się dzisiaj w Krakowie pod przewodnictwem wiceministrów do spraw transportu Polski i Rosji. Spotkanie ma pomóc określić limit zezwoleń na samochodowe przewozy towarowe na przyszły rok. Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. Chodzi o okres bieżącego i przyszłego roku. Polski PKB ma się zwiększyć o 3,1% w 2016 roku i o 3,4% w 2017 roku. Wiosną komisja przewidywała, że nasza gospodarka będzie się rozwijała w tym roku w tempie 3,7%, a w przyszłym 3,6%. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, ekonomista, przyznaje, że wzrost gospodarczy w tym roku będzie niższy od zakładanego, ponieważ nastąpił zastój w inwestycjach publicznych. Europoseł winą za to obarcza poprzedni rząd. No tak się składa, że niestety odchodzący rząd nie przygotował planu wydatkowania środków unijnych przypadających już na ten rok. Obecny rząd musiał to dopiero rozpoczynać w zasadzie od zera i w związku z tym tego efektu inwestycyjnego we wzroście gospodarczym specjalnie nie ma. Komisja Europejska obniżyła również prognozę deficytu polskich finansów publicznych w tym roku do 2,4%, przewidując jednocześnie, że w 2017 roku będzie on na poziomie 3%. Jest to granica dopuszczona unijnymi regułami. Dziś nie tylko Warszawa, ale każdy samorząd może ubiegać się o pieniądze z funduszu reprywatyzacji. Resort Skarbu czeka na wnioski od samorządów do 31 grudnia. Do podziału jest 200 milionów złotych. Umożliwia to nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Jej inicjatorem byli politycy PiSu. W Ministerstwie Skarbu Państwa trwają też prace nad projektem, który ma w całościowy sposób uregulować sprawę reprywatyzacji, poinformował wiceminister skarbu Maciej Małecki. Do tej pory dotacje z funduszu reprywatyzacji były dostępne tylko dla jednego samorządu, dla miasta stołecznego Warszawy, rządzonej przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Jak to się skończyło, wszyscy wiemy, sprawa zatacza coraz szersze kręgi zainteresowane. Działa prokuratura, działają służby. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli pod obrady Sejmu. Zatem rozszerzenie zakresu beneficjentów funduszu reprywatyzacji, tej 200-milionowej dotacji z funduszu reprywatyzacji na wszystkie samorządy. Wnioski w tym zakresie samorządy mogą składać do końca tego roku, do 31 grudnia. Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało dokładną ścieżkę dostępu do środków z funduszu reprywatyzacji do wojewodów, czyli dalej wojewodowie już informują samorządy. W 2013 roku koalicja PO-PSL zmieniła ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. To umożliwiło przeznaczenie co roku 200 milionów złotych na odszkodowania reprywatyzacyjne, ale tylko w Warszawie. W latach 2014-15 takie kwoty ministrowie Skarbu Państwa z koalicji PO-PSL przelewali na konto warszawskiego ratusza. W 2014 roku została wykorzystana kwota 170 milionów złotych, a w ubiegłym roku 200 milionów złotych. Na początku tego roku minister skarbu Dawid Jackiewicz odmówił przelania kolejnych 200 milionów złotych i zlecił kontrolę w warszawskim ratuszu. W trakcie tej kontroli zostały stwierdzone liczne nieprawidłowości. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, dziś w Rozmowach Niedokończonych podejmiemy temat walka o niepodległość wczoraj i dziś. Naszym gościem będzie pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Początek rozmów w telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Zapraszam Państwa na popołudniową modlitwę z liturgii godzin. Oto informacje o numerach stron, na których odnajdziemy poszczególne części naszej modlitwy. Korzystamy z tomu czwartego, tydzień czwarty. Hymn rozpoczynający się od słów w tej przedwieczornej godzinie, strona 506. Natomiast psalmodię odnajdziemy na stronie 918 i na stronach kolejnych. Zapraszam.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W tej przedwieczornej godzinie, gdy już jesteśmy znużeni, chcemy w pokornej modlitwie odnaleźć pokój i siłę. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą. Daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo budować w sercach człowieczych. Bądź pochwalony, Wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej. Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy wychwala. Amen. Amen. Wołam do Ciebie, Panie. Pokładam ufność w Twych słowach. Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie. Zachować chcę Twoje ustawy. Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw. Będę strzegł Twoich napomnień. Przychodzę o świcie i wołam, pokładam ufność w Twoich słowach. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, aby rozważać Twoje słowo. W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem. Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy. Dalecy są oni od Twojego prawa. Jesteś blisko, Panie, i wszystkie Twe przykazania są prawdą. To są głupi ludzie. Od dawna wiem z Twoich napomnień, że ustaliły się na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, no, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nie. Wołam do Ciebie, Panie, pokładam ufność w Tych słowach. Znane są Panu ludzkie myśli. U Ciebie są. Wiem, że są wartością. Boże, pomsty, Panie.